Dobry wieczór Państwu, Igor Łysiuk. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Więcej niż architektura. Więcej niż architektura to seria wydarzeń, podczas których staramy się poszerzyć granice rozumienia pojęcia architektury, zastanawiając się, jak inne dziedziny kultury, nauki i sztuki mogą wpływać, jakie synergie między architekturą a pokrewnymi dziedzinami możemy znajdować. Mieliśmy okazję gościć już 8 wyjątkowych osobistości podczas naszych wykładów i dzisiaj mamy kolejną okazję powitać wyjątkowego gościa. Naszym gościem jest dzisiaj Mirosław Bałka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak jak w przypadku wszystkich spotkań, organizatorem całego cyklu jest Fundacja Warszawski Pawilon Architektury Zodiak. Partnerem jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Cały cykl wydarzeń jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wszystkich Państwa oglądających zachęcamy, zapraszamy do zadawania pytań. Po części wykładowej będziemy dyskutować, również przywołując Państwa pytania. Z mojej strony na ten moment to tyle, także oddaję już głos. I zapraszam na wykład. Witam Państwa. Miło mi, że zostałem zaproszony przez Warszawski Pawilon Architektury Zodiak do spotkania z Państwem, chociaż nie widzę Was, nie wiem, jak wyglądacie, kim jesteście. Będę mówił do siebie, ale mam nadzieję, że również pośrednio do Was. Tytuł tego spotkania, który zaproponowałem, to Architektura pamięci, fragmenty. I w tym fragmencie dzisiejszym chciałbym skoncentrować się na interwencjach przestrzennych. W połowie XIX wieku Charles Darwin wygłosił następujące zdanie. Po wytworzeniu mowy odkrycie sposobów wydobywania ognia zajmuje pierwsze miejsce w szeregu wynalazków ludzkiego plemienia. I tak się złożyło, że 1,5 miliona lat temu nasi praprzodkowie zaczęli mieć kontakt z ogniem poprzez łapanie piorunów, zaczęli zauważać ogień, który mniej więcej 200 tysięcy lat temu, ale tu są różne wskazania naukowców, także proszę wybaczyć, jeżeli cię przestrzelę o kilkadziesiąt tysięcy lat, ale 200 tysięcy lat temu człowiek świadomie zaczął używać, budować ognisko. Wydaje mi się, że ognisko było pierwszą architekturą świadomie zastosowaną przez człowieka i aktywnością twórczą również. Kiedy nasz praprzodkini musieli, układając ognisko, myśleć o zastosowaniu materiałów, z których zbudowane jest ognisko, czyli położyć najpierw jakąś kawałek trawki, później cieńsze patyczki, później większe patyczki i w ten sposób zbudować ognisko, które służyło im do odstraszania zwierząt, do gotowania, do smażenia mięsa czy innych czynności. I tak zbudowana architektura, ta architektura użyteczna, kiedy została zbudowana, nagle ulegała spaleniu. Ten przodek, przodkini podpalała ognisko i architektura płonęła, ale spełniała swoją funkcję. No, wydaje mi się, że w tej definicji ogniska i tak jak ognisko pojawiło się w naszej kulturze, widzę również siłę sztuki, której zadaniem nie jest monumentalizacja przestrzeni, ale wyraźne jej słuchanie i służenie jej. Moje doświadczenie z architekturą zaczęło się dosyć wcześnie. Była to architektura cmentarza w Otwocku. Mój dziadek był kamieniarzem, bardzo prominentnym w Otwocku. Ja mu pomagałem w
okresie wakacyjnym jako dziecko. Czy pomagałem, to może za dużo powiedziane, ale towarzyszyłem mu w tych wyprawach na cmentarz. Ale uległem czarowi cmentarzy. Cmentarza Otwockiego, który w swojej dużej ekspozycji materiału, jakim było Terazzo, był moim pierwszym nauczycielem estetyki i sztuki i architektury, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem. Zrozumiałem to dopiero później, jako dorosły artysta. Ale ta przestrzeń cmentarza kształtowała moją estetykę. Teraz przejdę do prezentacji. Której tytuł to Interwencje przestrzenne. I zacznę nasze spotkanie od przedstawienia architektury domu w Żukowie, koło Milanówka, domu, który już nie istnieje. To zdjęcie jest z roku z czerwca 1985 roku, z czasów, kiedy obroniłem dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To, co różniło tę prezentację dyplomową, to był właśnie ten dom, który Państwo zobaczyli i fakt, że komisja dyplomowa została dyplomu, który wspólnie ten dom dzieliłem z swoim kolegą, który również bronił swojego dyplomu, z kolegą Mirosławem Filonikiem, sprowadziliśmy komisję dyplomową na miejsce obrony dyplomu. To było bardzo ważne wydarzenie, które otworzyło mi trochę inne myślenie na przestrzeń i na budynek Akademii. Zrozumiałem, że przewiezienie profesorów poza przestrzeń Akademii, poza budynek Akademii, który był taką fortecą i świątynią sztuki, wprowadza nową sytuację życiową i pewne zakłopotanie przestrzenne. Ale takie zakłopotanie, które może być kreatywne. Zrozumiałem, że to, czego sztuka potrzebuje, to nie zamykanie się tylko w przestrzeniach wystawienniczych, ale otwarcie na przestrzenie niekonwencjonalne. I taką przestrzenią właśnie był ten opuszczony dom w miejscowości Żuków. Tu widzicie Państwo zdjęcia z obrony dyplomu realizowanego w pracowni profesora Jana Kucza. To było miejsce opuszczone, bardzo inspirujące. I w tym miejscu umieściłem swoją rzeźbę pod tytułem Pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Rzeźbę, która od wielu lat znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Przedstawiała postać młodego chłopca, pewien rodzaj autoportretu z czasów pierwszej komunii, z tym, że ta figura chłopca była powiększona do rozmiarów ciała rzeczywistego. I to miejsce, myślę, że tak jak w architekturze dla mnie bardzo ważnym elementem architektury jest próg. Myślę, że to miejsce było takim progiem wejścia w sztukę. Opowiadanie o tym, co w działaniu performatywnym i o materiałach użytych do stworzenia tej rzeźby, myślę, że zajęłoby ponad godzinę, dlatego pozwolę sobie tak zostawić to bardziej w formie tajemniczej do researchu własnego, jeżeli będzie potrzebny. Czyli pojawił się próg. Następną rzeźbą, którą wykonałem w 1986, była rzeźba Fireplace, czyli kominek. I tu nastąpiła dekonstrukcja ciała, jak również dekonstrukcja przestrzeni. To, co widzicie Państwo, ta konstrukcja z tym elementem głowy umieszczona jest na konstrukcja zbudowana z cegieł,
które były oblepione stronami gazet z nekrologami. W środku paliła się żarówka. To stało wszystko na odwróconym do góry dnem dywanie. Przed tym były ustawione wyrzeźbione betonowe buty i to był taki, to co było ważne, to właśnie takie zdemontowanie czy zdekonstruowanie przestrzeni własnej, czyli przestrzeni pokoju, gdzie ta praca powstawała. Została jakby ta sytuacja zamiecienia pod dywan, stała się jakby ważna, to co było pod dywanem, to co jest tu pokazane. Ta praca jest w kolekcji Tate w Londynie. Tu widać, że dywan został wyprodukowany w maju 1959 roku, czyli w pół roku później po moich narodzinach. To też było dosyć ważne. Też wątek autobiograficzny jest ważny w mojej twórczości. To zdjęcie, które teraz Państwo widzicie, pochodzi z mojej pierwszej przestrzeni, w której pracowałem, bardzo małego pokoiku w Otwocku, mniej więcej w wymiarach 4x3, wysokości 3 metrów, gdzie powstało wiele ważnych realizacji rzeźbiarskich. One wypełniały całą przestrzeń. To jest fragment rzeźby pod tytułem Rzeka, która była pokazywana w 1989, powstała w tym roku, była pokazywana w galerii Labirynt w Lublinie. To, co przedstawia, to widać, to nie będę opisywał tej pracy, ale ważnym elementem, możecie zwrócić uwagę, po lewej stronie tej figury jest popiół. I ten popiół po raz pierwszy użyty w 1989 roku, to był popiół, który powstał w wyniku ogrzewania pracowni, czyli w wyniku spalania węgla i drewna. Ten popiół był śladem, cieniem ognia i śladem procesu ogrzewania miejsca. Zawierał jakąś pamięć o tym cieple, które towarzyszyło mi, kiedy pracowałem nad tą pracą. Też ważnym elementem w tej wystawie, bo to jest też ciągle wystawa Rzeka, Galerii Labirynt Lublin, to jest to, co było jakby na poziomie ziemi, a to figura, którą wcześniej Państwo widzieli, ona znajdowała się jakby w piwnicy przestrzeni galerii. Ta galeria była dla mnie zawsze bardzo ważna. Miałem w niej 5 wystaw. Była takim punktem odniesienia ze względu na tą dwupoziomowość i inspirowała mnie do podejmowania różnych rozważań, czasami mądrzejszych, czasami mniej, ale zawsze interesujących. Tak mi się wydaje. Materiał też rzeźbiarski nowy, który tu użyłem poza popiołem w piwnicy tego pomieszczenia, to było igliwie. To były gałązki świerkowe, które akurat pojawiły się, gdyż wycięciu musiało ulec drzewo znajdujące się na naszej podsesji, tam gdzie pracowałem. Tak, żeby nie marnować tego materiału, postanowiłem użyć te pocięte gałązki igliwie, gałązki świerkowe, po których widz przechodził, żeby zejść do schodów prowadzących do piwnicy. Nie będę teraz omawiał symboliki złamanej gałązki, ale jeżeli znajdziecie się kiedyś na cmentarzu żydowskim, to tam znajdziecie odpowiedź na tę symbolikę. No i tu po raz pierwszy
nastąpiła taka świadoma, długo przygotowywana próba odejścia od figury, gdzie trumna była za mała, ta rzeźba, która była na dole, ta figura płynącej kraulem postaci, jakby nie mogłaby się zmieścić do tej skrzyni, ale naśladowała kształt, kontur tej figury, czyli wyciągniętą rękę do przodu, ale była jakby niepraktyczna. Ale to była bardzo ważna dla mnie wystawa w tym 1989 roku, gdzie trumna, zauważyłem, że trumna może również reprezentować w sposób istotny ciało, wymiary tego ciała. I tak nastąpiło pożegnanie z ciałem. Pojawił się cień ciała, który do tej pory mi towarzyszy. Nie tylko w postaci trumien, ale w postaci innych rzeźb. Ważną dla mnie formą architektoniczną jest korytarz. Tu widzicie Państwo pracę nad pokrywaniem mydłem korytarza. Pokrywanie go cienką warstwą mydła. Szary jeleń. To był jeszcze czas, kiedy mydło miało bardzo intensywny zapach, a ten zapach tego mydła szary jeleń był takim zapachem dla mnie symbolicznym i historycznym, gdyż przypominał mi czas mojej młodości, czas takich wielkiego prania w domu. Po prostu był zapachem, którym towarzyszył mi w dzieciństwie. To jest akurat realizacja Blanan Foundation w Los Angeles, ale korytarz mydlany po raz pierwszy został zaprezentowany w polskim pawilonie w Wenecji na wystawie 37.1 Continue, na wystawie, której kuratorką była Anda Rotenberg w polskim pawilonie w Wenecji. On po wystawie, ten korytarz, jak i wszystkie prace zaprezentowane na tej wystawie znalazły się w kolekcji Delanan, a później po zrezygnowaniu z prowadzenia kolekcji powędrowały do Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Ale to, co było ważne w tym korytarzu, to był również, tworzył jakby taki rodzaj lamperii nawiązującej też do takich socjalistycznych, perelowskich lamperii w budynkach publicznych, korytarzach bloków, korytarzach szpitalnych, w korytarzach przeróżnych. I ta lamperia zbudowana właśnie z tej ściany pokrytej cienką warstwą szarego mydła miała wysokość 1,90 m, czyli tyle, ile mam wzrostu. I to było też dla mnie bardzo ważne wprowadzenie w kontekst swoich rzeźb, interwencji rzeźbiarskich, wymiarów mojego ciała. A korytarz mydlany, już to tak często powtarzam, ale może są wśród Was ci, którzy nie słyszeli. Korytarz mydlany dlatego, że mydło jest jakby pierwszym produktem publicznym, którym ciało po narodzeniu jest myte i jest jakby ostatnim produktem, z którym ciało po śmierci ma do czynienia, czyli tworzy jakiś taki rodzaj naszego wejścia i wyjścia w życie. Na wystawie w Wenecji również pojawiły się fragmenty mydełek zbieranych przez moją babcię, która doświadczyła okrucieństw z II wojny światowej. Dowiedziała się, co to jest bieda, co to jest sytuacja ekstremalna. I po prostu była
taką kolekcjonerką nie tylko żywności na wszelki wypadek, ale również mydła i nawet tych okruchów mydeł, które nosiły ślady aktywności, które już nie nadawały się do dalszego mydlenia, ale na wszelki wypadek były przechowywane w pudełku po proszku do proszku. Ta zebrana kolekcja przez babcię i ta troska o te mydła zainspirowała mnie do stworzenia takich kolumn mydlanych, sznurów mydeł, z których najdłuższy ma 10 metrów, bardzo różnokolorowych. Mydła pochodziły ze zbiorów wolontariuszy, ludzi, którzy podarowywali te mydełka. Każdy z nich był bardzo spersonifikowany, a z drugiej strony bardzo, bardzo anonimowy, gdyż poza właścicielem mydła no, nikt więcej nie mógł rozpoznać ich użytkownika tego mydła. I tworzyły, żeby tworzyć takie bardzo, bardzo piękne, nie boję się tego słowa, takie kolumny nieskończoności, które gdzieś w jakiś sposób podejmowały dialog z kolumną nieskończoności realizowaną przez wybitnego rzeźbiarza modernizmu Konstantina Brancusiego. Te formy mydlane przybierały poza tą formą tylko linii prostej również taką formę skakanek. To sąsiedztwo przeróżnych mydeł, przy różnym stopniu mydlenia było bardzo mocną relacją, bardzo osobistą. No to jest kolumna mydeł w czasie jej pierwszego displayu w Muzeum w Osace w roku 2000. To, co było piękne, te mydła były zebrane w Japonii, no, po ogłoszeniu zbiórki przez muzeum. I większość tych mydeł była bardzo pięknie opakowana z bardzo dokładną informacją, kto używał tego mydełka, że były bardzo, bardzo osobiste. I tak to wyglądało. Wystawa Sza, wzięte od skrócenia słowa cisza, kiedy słowo cisza jest słowem za długim, żeby poprosić o ciszę, sza. To miała miejsce wystawa w Galerii Foxel w Warszawie w roku 1999. Otwarcie jej przypadło w środę popielcową. I przed wejściem do galerii poprosiłem młodych adeptów szkoły cyrkowej o wypuszczanie ognistych obłoków w przestrzeni, przestrzeń przedgaleryjną. A w przestrzeni galeryjnej znajdował się łańcuch, papierowy łańcuch, wykonany wspólnie, i tu też jest ważny element wspólnej pracy, na który proszę zwrócić uwagę, pracy grupy ludzi, która używając kleju mącznego, klei ten łańcuch, który zbudowany jest z fragmentów stron z ogłoszeniami o śmierci nekrologami. Tak jak wcześniej pokazywałem Państwu pracę z 1986 roku Fireplace, tam po raz pierwszy użyłem tych stron z nekrologami. Tu jakby jeszcze bardziej świadomie rozwinąłem ten wątek, gdzie to jest akurat wersja hiszpańska, gdyż ten łańcuch Sza miał kilka prezentacji i był prezentowany w różnych krajach i wtedy miał te swoje odsłony zbudowane z ogłoszeń nekrologów z danego kraju, zbieranych wcześniej tam przez rok czy przez pół roku. To, co było
ważne w tej pracy, to było to przypadkowe sąsiedztwo ludzi, którzy zmarli, tak jak przypadkowym takie sąsiedztwo ich jest również na cmentarzach. Jakie połączenie poprzez formę łańcucha w pewnej wspólnocie i w pewnym dialogu. I ważne w tej pracy również był fakt tego, że zawartość treści tekstowej dopiero odbiorca poznawał przy dłuższym przybliżeniu się do pracy. W pierwszym momencie jakby miał do czynienia z bardzo taką popularną formą łańcucha, kojarzącą się z zabawami, z świetlicami szkolnymi, a przy bliższym jakby zapoznaniu się z tekstem nagle zauważał, że tekst jest informacją o śmierci różnych ludzi, którzy poprzez swoje sąsiedztwo jakby stawali się uczestnikami takiego common groundu, wspólnego miejsca. To jest wersja hiszpańska, przygotowana do powieszenia. I te łańcuchy przysłuchiwały się, sposób ich zawieszenia jakby wynikał ze słuchania architektury miejsca, w którym był prezentowany. W każdym miejscu była to inna prezentacja uwzględniająca architekturę. To, co jest dla mnie ważne, to przysłuchiwanie się architekturze miejsc, w których wystawiam. To jest dla mnie podstawowy warunek funkcjonowania dzieła w tych miejscach. Ta kula ognista też tworzyła przed wejściem, bez przerwy produkowana, również tworzyła dialog z tą kruchością papieru, który znajdował się w środku galerii. No cóż, muszę tak. Oglądacie Państwo fragment takiej krótkiej realizacji wideo pod tytułem Bambi, która powstała w trakcie jednej z moich zimowych pielgrzymek do obozu koncentracyjnego śmierci Auschwitz-Birkenau. I wtedy nie byłem przygotowany na spotkanie tej grupy, tych sarenek, ale pojawiły się i tak powstało wideo o tytule Bambi. W tych ruinach architektury Brzezinki, w pozostałościach były baraki drewniane, po których zostały tylko kominy ceglane i od czasu do czasu ten teren jakby został przejęty przez zwierzęta mieszkające w okolicznych lasach. Tytuł Bambi również pojawił się w relacji z filmem animowanym Walta Disneya pod tym tytułem, który został zrealizowany w 1942 roku, czyli w roku, w którym po styczniowej konferencji miejscowości Wannsee pod Berlinem zostało wydane totalne przyzwolenie na, zostało oficjalne przyzwolenie na totalny Holokaust. No i ten tytuł Bambi do tego wideo wydawał mi się bardzo
sensowny i ważny. Praca w wideo jest zupełnie jeszcze oddzielny rozdział mojej twórczości i to zostawimy na razie lekko uchylony ten rozdział, bo inaczej to byśmy czasowo nie poradzili sobie. Przejdziemy dalej do dalszej prezentacji. Praca w pobliskim, zrealizowana w pobliskim Krakowie pod tytułem Auschwitz-Wieliczka dotyczy spotkania dwóch miejsc, dwóch atrakcji turystycznych, które są przypisane Krakowowi, czyli Auschwitz i Wieliczka. Połączyłem te dwie nazwy w jedną, opisaną razem. W takim pakiecie, bardzo często w pakiecie turystycznym, te dwie wycieczka do tych dwóch miejscowości w ciągu jednego dnia jest możliwa. Przynajmniej była kiedyś, teraz prawdopodobnie bardziej to jest skomplikowane, ale wycinając litery w suficie tej betonowej konstrukcji, wpadające światło do wnętrza tego korytarza, tu po raz kolejny pojawia się korytarz, przejście. Ten korytarz, pojawia się tam projekcja świetlna, czyli ten napis jest wyświetlany na, był wyświetlany na w zależności od pory roku. Czasami był większy zimą, lecie mniejszy, ale pojawiał się na ścianie tej konstrukcji. Było to takie zjawisko naturalnej projekcji świetlnej. Światło uruchamiało odczytanie tej pracy. Mimo dziur w suficie też. No, ta praca trochę wędrowała po Krakowie, ale to nie jest na dzisiejszą opowieść. Ale nawet te dziury w suficie, ten rodzaj schronienia, które można było uzyskać w fragmencie tego zadoszonego korytarza, widać, że spełniał jakąś swoją rolę i pomagał ludziom wspólnie spędzać czas. Później ta praca powędrowała w okolice dworca na Podgórzu, niedaleko MOCAK-u, czyli Muzeum Sztuki Contemporary Art w Krakowie. Było ją bardzo fajnie widać na Google Maps, kiedy przyglądając się planom Krakowa, można było trafić na napis widziany z góry Auschwitz-Wieliczka. Później przy okazji przerabiania dworca musiała być wycofana, ale obecnie wspólnie z MOCAK-iem i władzami miasta Krakowa myślę, że jesteśmy blisko znalezienia nowego miejsca dla tej pracy i powróci w kontekst społeczny. Wydaje mi się, że to jest to ważna praca, dlatego Państwu ją pokazuję. Praca z również z korytarzami i z silnym strumieniem powietrza, reprezentowanym przez bardzo mocne militarne wentylatory. Jest to realizacja zrealizowana w Kunsthalle w Karlsruhe w roku 2010, gdzie zostałem poproszony o zinterpretowanie kolekcji. Wspaniała kolekcja malarstwa późnogotyckiego, wczesnorenesansowego, renesansowego z wspaniałymi pracami Matthiasa Grünewalda, Hansa Baldunga Grina, czy chociażby wprawdzie niedużego, ale bardzo ładnego Dürera.
No i ja poproszono o interwencję w tej kolekcji, jakby no nie chciałem przewieszać tych obrazów, bo wydawało mi się, że no nie wypada tego robić. Tylko dookoła, ponieważ tam jest jakby taki obieg w tych pokojach, 12, w którym jest kolekcja, stworzyłem jakby taki obszar korytarza, który obiegał całą przestrzeń dookoła, przechodząc przez te różne pomieszczenia. W każdej z sal było wyjście, można było wyjść na lewą lub prawą stronę korytarza i wejść do tej przestrzeni, gdzie wiszą obrazy, ale nad tym wyjściem do tych przestrzeni były zamontowane bardzo mocne wentylatory. Tu widzicie Państwo taki wentylator i te wentylatory generowały bardzo silny strumień powietrza, który unaoczniał obecność ciała widzowi, odbiorcy. Przypominał mu o własnym ciele, bo to, co było, obrazy, które znajdowały się w tych przestrzeniach, najczęściej to były ukrzyżowania, nagie ciała, ciała świętych, które były torturowane, to ciało było obnażone, to ciało było dotknięte. I umieszczenie tych wentylatorów również dotykało ciała widza, targało fryzurę, przypominało mu o pewnej cielesności. Tytuł tej pracy, tej rzeźby to był Wir sehen dich, czyli widzimy was, tak? Czyli widzimy, czyli to, co jest namalowane, widzi nas, odbiorców. Powstaje relacja cielesna. Mamy świadomość obecności naszego ciała, które no, jest w komfortowej sytuacji, że nie jest tak opresyjnie traktowane, jak na większości tych obrazów w kolekcji. To kolejna realizacja z takim elementem, który zawsze był dla mnie ważnym elementem rzeźbiarskim, jakim jest siatka, taka używana do ogrodzenia w ogrodzeniach domów. Siatka, która mi towarzyszyła od dzieciństwa. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest element rzeźbiarski, kiedy bawiłem się z zaogrodzeniem z siatki, a później się okazało, że ma bardzo dużo możliwości i można ją użyć do zbudowania jakiejś sensownej wypowiedzi na temat przestrzeni i egzystencji ludzkiej. To jest siatka, praca, która nazywa się Above Your Head. I jest rozciągnięta w całej przestrzeni, była rozciągnięta w całej przestrzeni galerii, dolnej części galerii, z którą pracuję już od ponad 20 lat, White Cube w Londynie. Była na wysokości 2 metrów, czyli 10 centymetrów wyżej niż mój wzrost. I widz doświadczał jakby takiego uczestnictwa w tej przestrzeni pod, a nad nim była ta przestrzeń nad, czy przestrzeń poza jego możliwościami. Ważna dla mnie praca, także cieszę się, że znalazła się w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Tel Awiwie.
Obejrzeliście Państwo krótki filmik dedykowany mojej pracy zrealizowanej, mojej rzeźby zrealizowanej w Tate Modern w Londynie, zrealizowanej w hali Turbin, w której co roku realizowane są projekty przez zaproszonych artystów, projekty również związane bardzo z miejscem, w którym powstają. Ta praca nazywa się How It Is i jest, tytuł został zaczerpnięty z opowiadania Samuela Becketa, twórcy i pisarza bardzo dla mnie ważnego. Oczywiście ta inspiracja nie jest, literacka nie przekłada się bezpośrednio na zilustrowanie opowiadania, ale statement How It Is był bardzo ważnym dla mnie statementem realizacji tej olbrzymiej komory, czarnej skrzyni stalowej, długości 30 metrów, wysokości 15 metrów, szerokości 10 metrów, której wnętrze było pokryte materiałem, który nazywa się flok, który służy, jest taki rodzaj takiego zamszu, który nakłada się metodą natryskową. I jak na tamten moment był to najczarniejszy element, najczarniejsza materia, która nie odbija światła, gdyż przez takie drobne włoski tego zamszu to światło było przechwytywane, nieodbijane. A poza tym dawało bardzo przyjemny zamszowy dotyk, który był dosyć sporą niespodzianką po dotknięciu tej pracy. Powstała tam rzeczywiście taka czarnie, no absolutna to może za dużo powiedziane, ale mocna czerń. Do tej pracy, to co jak widzicie, to jest wejście do tej pracy, ale szło się z drugiej strony, czyli przechodząc te 30 metrów, odbiorca, który wszedł do hali Turbin, szedł wzdłuż tej pracy. Mogliście zobaczyć na tym filmiku, niektórzy się śpieszyli, żeby zobaczyć, co jest dalej, no bo to jednak samo czarne pudło stalowe, no to trochę to nie jest rzeźba dla większości odbiorców. Dochodzili do tego momentu, w którym zostało zrobione to zdjęcie, I nagle stawali przed ścianą, czarną ścianą, czarną dziurą. Musieli podjąć decyzję, czy wejść do niej, czy nie wejść. I ten obiekt, wzdłuż którego przechodzili, który poznawali swoim, mierzyli go swoimi krokami, swoim ciałem, przechodzili obok niego, nagle wydawało się, że on już jest obiektem w jakiś sposób rozpoznanym, znajomym, nagle się dochodziło do momentu, w którym trzeba było być skonfrontowanym z podjęciem decyzji. Wchodzę czy nie wchodzę? Boję się czy się nie boję? No i różne były decyzje. W większości były to decyzje śmiałe, czyli wejścia. I myślę, że to doświadczenie tej ciemności, a szczególnie bycia razem w tej ciemności, było pozytywnym doświadczeniem. Opisał to mój już nieżyjący przyjaciel Zygmunt Bauman w tekście do katalogu tej wystawy, gdzie zwrócił uwagę właśnie na fakt tego, że sytuacja trudna, ciemna, może sprzyjać nawiązaniu relacji międzyludzkich i można wygenerować dobrą energię. A poza tym człowiek, oczy się przyzwyczajają do tej ciemności i nawet w tej ciemności zaczynamy widzieć innych w inny sposób, ale zaczynamy odczuwać ich bliskość. Nie chcę porównywać tego z sytuacją polityczną obecnie, jaka ma miejsce w Polsce, no ale trochę w takiej czarnej przestrzeni się znajdujemy i musimy się nauczyć widzieć w niej.
Ta praca podejmowała dialog również z, nie tylko z miejscem. Turbine Hall i Tate Modern było zbudowane w miejscu stuletniej elektrowni, także to była hala turbin. Nawiązywało swoją strukturą, swoim ciałem do architektury fabrycznej, w której się znalazła, ale również nawiązywało dialog z pracą, która była prezentowana dwa sezony wystawiennicze wcześniej, z pracą Olafura Eliassona, którą stworzył taką przestrzeń słońca. No teraz sobie nie przypomnę tego tytułu, zapomniałem, ale może później. Możecie to Państwo znać, bo to jest bardzo popularna praca na suficie. W tej przestrzeni były umieszczone takie plastikowe lusterka, w których ludzie mogli się oglądać, leżąc na ziemi i doświadczając jakby takiej projekcji olbrzymiego słońca. Czyli ta praca dawała taką radość i jasność. Ja postanowiłem trochę w swojej pracy tak podjąć dialog z tą jasnością i stworzyć trochę ciemniejsze miejsce. I powstała też dosyć ciekawa relacja również takiego doświadczenia urbanistycznego, architektonicznego z doświadczenia przejścia nad Tamizą, moją ulubioną rzeką, oprócz rzeki Świder i rzeki Wisła, no i rzeki Sekwana może. Przejściem od katedry, przejściem od... Uśmiecham się, bo mój przyjaciel przesłał mi tytuł pracy Olafura Eliassona, czyli The Weatherly Port. Dziękuję. Przejście od katedry St. Paul, Millennium Bridge, mostem tylko dla pieszych. Mostem rozłożonym nad Tamizą, gdzie wychodzą wspaniałe zdjęcia, kiedy się fotografuje Tamizę, architekturę z lewej strony, z północnej strony, z południowej strony Tamizy. Także powstają miliony zdjęć, później widz przychodził do tej przestrzeni, gdyż tę przestrzeń w trakcie trwania prezentacji odwiedziło ponad milion widzów, a jeszcze to była epoka przedfacebookowa. I nagle widz wprowadzony, który zdecydował się wejść do tej rzeźby, nagle okazało się, że jest bezsilny, że te zdjęcia, które robi, są nieudanymi zdjęciami, że jest za ciemno, żeby zrobić dobre zdjęcie. I to też jeszcze było jeszcze trochę przed epoką selfie, ale już były tendencje do robienia sobie zdjęć w różnych kontekstach. Nagle to zdjęcie nie wychodziło i to, co zostawało w tym odbiorcy i widzu, to była pamięć miejsca. Taka pamięć nieudokumentowana fotograficznie, z żadnym zapisem, tylko zapisem na kliszy pamięci własnej głowy, że to była ważna realizacja dla mnie, dlatego chciałbym Państwu ją zaprezentować również w kontekście architektonicznym. Opowieści związanych z tą pracą było tak dużo, jest tak dużo, że pozwolę sobie ich nie opowiedzieć, żebyśmy w jakiś sensowny sposób zobaczyli koniec tego naszego spotkania. Czyli generalnie w tym ciemnym miejscu było widać więcej. To jest widok z wnętrza rzeźby, kiedy można było zobaczyć oświetlone wejście.
Oh, come on. Teraz wykonujemy trzy, tak? Podnosimy. Dobra, tył, przód. Był to przykład interwencji architektonicznej antysystemowej zrealizowany z młodzieżą, studentkami, studentami pracowni działań przestrzennych. Od roku 2003 prowadzę zajęcia z młodzieżą najpierw na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a obecnie przed ponad 10 lat na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie. Podejmuję również działania pracowni, które nazywa się Pracownia Działań Przestrzennych, zainteresować młodzież architekturą i różnymi sposobami współdziałania z nią. To zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych prowadzonym przez Wojtka Kozłowskiego z Zielonej Górze. Myślę, że była to dobra lekcja rozważania na temat architektury i otwierania, rozszczelniania instytucji artystycznych. Myślę, że tą wypowiedzią, tą interwencją
młodzieży. Zakończę swoją prezentację, tak żeby zmieścić się w godzinie wykładowej. Także dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy za prezentację. Zachęcamy wszystkich Państwa do zadawania pytań. Będziemy teraz mieli chwilę na porozmawianie, podsumowanie i wyciągnięcie jeszcze kolejnych może wniosków i na podstawie tego wykładu, tej prezentacji. Ja chciałbym zacząć od pytania dotyczącego pamięci. Ta pamięć, z tego co widzieliśmy od początku w zasadzie zainteresowania Pana sztuką, przestrzenią była obecna. I co myślałby Pan, co sądzi Pan o kształtowaniu takiej pamięci zbiorowej nie tylko poprzez sztukę, ale właśnie poprzez architekturę? Znaczy, co sądzę o budowaniu pamięci? No, trzeba budować pamięć zbiorową. To bardzo ważne, odpowiedzialne zadanie. Nie tylko poprzez formy pomników i memoriałów, ale również poprzez stwarzanie przestrzeni dyskusji w miejscach publicznych. Na pewno to, czego brakuje nam w budowaniu takiej tożsamości, pamięci zbiorowej, to jest brak sensownych placów, w których dedykowanych ludziom, czyli nie samochodom, które parkują w tych miejscach, tylko po prostu całkowicie pozbawione ruchu samochodowego i rodzaje agor, gdzie z dużą ilością ławek, z dużą ilością zieleni, gdzie obywatele i obywatelki mogliby podejmować dyskusje i wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat życia, bo tak się buduje pamięć poprzez również doświadczenie dnia dzisiejszego. I myślę, że to jest bardzo ważne zadanie urbanistyczne, jak przeorganizować miasta, żeby nie były tylko parkingami, ale stwarzały możliwości komunikowania się ludzi. Bo jak na razie to, tak jak w tych moich pracach, no przechodzimy tymi korytarzami, przebiegamy tymi korytarzami, ale które prowadzą nas z miejsca A do miejsca B. A ważne jest również, wydaje mi się, podejmowanie poważnego definiowania tych miejsc, pomiędzy którymi się przemieszczamy. Jak na razie ważniejszy jest ruch, przemieszczenie, a nie destination. Nie to, jak ma wyglądać i po co miejsce, do którego się przemieszczamy, istnieje. Działania w przestrzeni publicznej, różnego rodzaju ingerencje też artystyczne mogą wiązać się z tym, że z jednej strony dane dzieło sztuki w pewien sposób wrośnie w tkankę miejsca, może to miejsce w pewien sposób na nowo zdefiniować, ale może się też zdarzyć, że to dzieło sztuki zostanie, czy to w ramach adaptacji, czy też czasem dewastacji, zmieni swoje funkcje, sposób postrzegania przez daną społeczność. I jak Pan jako twórca zapatruje się na to, że stworzone w danym miejscu dzieło może być odbierane inaczej niż w momencie jego powstania było to wymyślane? Ja zakładam, że nie ma jednego odbioru, że moja myśl nie jest jedyną myślą słuszną, która towarzyszy dziełu, gdyż to dzieło oddane jakby odbiorcy staje się odbiorca staje się jakby współwłaścicielem, że to jest dzieło w przestrzeni publicznej i on interpretuje to w swój sposób, nie w taki, jaki artysta sobie założył. Już nie musi wiedzieć, jaki był przekaz i moje myśli stojące za tym dziełem, tylko po prostu buduje sobie relacje z tym dziełem. Jeżeli to dzieło służy mu do tego, żeby na bas grać z nim graffiti, czy wypić piwo, czy stłuc butelkę, jak widzieliśmy chociażby na obrazkach,
No to ja jako artysta muszę się pogodzić z tym faktem i jeżeli to graffiti nie jest aż takim rozbudowanym graffiti, takim ładnym, jak teraz jest bardzo dużo ładnych graffiti, takich profesjonalnych, wypasionych graffiti, to jeżeli takie właśnie super graffiti nie powstanie na tej rzeźbie, to dobrze. Myślę, że te zapisy oczywiście w jakiś sposób powinny, te napisy takie byle jakie, które pojawiają się sprayowane, chociażby w tym korytarzu Auschwitz-Wilczka, też mnie tak za bardzo nie bolą, bo wydaje mi się, że one mają jakiś sens. To są takie napisy, które powiedzmy jakimiś tam gwoździami były też gwoździami, były ryte ceglane mury w zamkach, gdzie ludzie wypisywali swoje imiona. Także to jest jakby taki element obecności publicznej. No, od czasu do czasu to mogło być czyszczone i zakładam taką sytuację, że ten palimpsest taki budowany na tych ścianach gdzieś tam będzie co jakiś czas korygowany, ale myślę, że to nie jest aż takim problemem dla mnie. Zwłaszcza, że tak jak sobie widzieliśmy ten korytarz Auschwitz-Wieliczka, że tego światła nie można zamalować, nie można zniszczyć, które nam doświetla, wyświetla, projektuje ten napis, a nawet ta projekcja na tych bazgrołach i tych takich nieporadnych informacjach tekstowych nabiera nowego znaczenia. Także tak to wygląda. Mamy tutaj pytanie od naszych widzów. Czy uważa pan, że nadal istnieje potencjał w podejmowaniu realizacji związanych z historią, często trudną? No oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że to w ogóle to nie ulega, to nie jest pytanie, gdyż to jest nasza odpowiedzialność historyczna. Nasza wiedza historyczna, która ciągle jest pogłębiana, te nowe warstwy, które odkrywamy, musimy się też do nich jakoś ustosunkować. Nie możemy ich pomijać, mówiąc, że to się wydarzyło 100 lat temu, 50 lat temu i to już nas nie interesuje, bo my jesteśmy już nie jesteśmy świadkami tych wydarzeń, tylko poświadkami. Myślę, że pozycja dla mnie, pozycja postświadka jest bardzo ważna i cieszę się, że żyję w takim czasie, że ilość publikacji historycznych i odkrywanie, ta archeologia historii, pamięci jest bardzo ważna i bardzo poważnie zilustrowana ważnymi publikacjami i tekstami. To myślę, że jest olbrzymi potencjał w tym i no ja się czuję odpowiedzialny również za historię, nie tylko dnia współczesnego, ale również za przeszłość. Nawet jeżeli jest to przeszłość, a bardzo często jest to przeszłość bolesna. Słowa, pojęcia, które najczęściej są kojarzone z pana sztuką, to hasła takie jak pustka, monumentalizm, bryła, napięcie. I czy gdybyśmy przełożyli te słowa na architekturę, to ma pan w głowie konkretne dzieła architektoniczne, które wywarły na pana wpływ i które w jakiś sposób zdefiniowały pana jako artystę i pana sposób postrzegania świata i też przestrzeni, w której pan tworzy? To trudne pytanie. Moje postrzeganie architektury bardziej było związane nie z postrzeganiem takich znaczeń miejsc prostych, o których wspomniałem, chociażby takiego miejsca, jakim jest korytarz, jakaś przestrzeń za ścianą, druga ścianka zbudowana przed ścianą prawdziwą, jakieś szpary, jakieś progi. To nie są relacje z dziełami konkretnych architektów, tylko bardziej architektura intymna i anonimowa, która po prostu funkcjonuje
i jest dla mnie bardzo kreatywna. Daje mi takie bardzo duże możliwości. Także to nie jest reakcja na konkretne dzieło architekta konkretnego, tylko właśnie podjęcie takiego dialogu z tą architekturą, którą jestem otoczony. Ale to są właśnie te przestrzenie takie przeciągu, bym powiedział. Przestrzenie bardziej związane z pustką. Myślę, że doświadczenie pustej przestrzeni, nawet bardzo lubię przestrzenie takich podziemnych parkingów przy supermarketach. Jeżeli oczywiście nie w okresie świątecznym, ale tak w takim okresie, kiedy jest mało samochodów, niski sufit, kolumnady, winda duża, pusta, są dla mnie takim dużym doświadczeniem symbolicznym i estetycznym. Także lubię te przestrzenie, ale nie byłbym w stanie teraz wymienić z głowy architekta, aczkolwiek myślę, że w kształtowaniu się mojej twórczości na pewno bardzo ważna była postać Missa van den Rohe, gdyż w roku 91, czyli na początku takiej mojej międzynarodowej kariery artystycznej, miałem przyjemność być stypendystą stypendium imienia Missa van den Rohe w miejscowości Krefeld. To jest niedaleko Düsseldorfu, bardzo ważnego miejsca dla sztuki, gdzie tworzył Joseph Beuys, ale Krefeld znajdują się dwie wille, Haus Lange i Haus Ester, budowane dla dwóch bogatych przedsiębiorców, które po wojnie ze względu na brak właścicieli zamieniły się w instytucje muzealne. Miałem przyjemność pracować nad moją dużą wystawą w tym jednym z tych budynków, które znajdują się obok siebie. Bardzo piękne, modernistyczne wille. Wystawa miała miejsce w budynku, który się nazywał Haus Lange, a w budynku obok mieszkałem. I myślę, że to mieszkanie w tym budynku, takim wyczyszczonym właśnie z mebli, tylko z wyeksponowaną tą przestrzenią living roomu, przestrzenią kuchenną, przestrzenią korytarzy, przestrzenią sypialni, ale wszystko bardzo wyczyszczone. Myślę, że było dosyć ważnym doświadczeniem w budowaniu jakby mojego myślenia o sztuce i również o relacji z architekturą, także ten Miss van den Rohe na pewno ważny był. Architektura w dużej mierze ma na głowie za zadanie spełniać takie kryterium użyteczności, pewnego rodzaju funkcjonalności. I czy biorąc pod uwagę to kryterium, uważa Pan, że w architekturze jest miejsce na więcej elementów, narzędzi, które pojawiają się w Pana twórczości, takich jak właśnie napięcia, emocje, relacja z człowiekiem? No myślę, że tak. No nie jestem architektem. Ciężko mi tu budować. Łatwo jest mówić słowa, trudniej jest projektować. Wiem, jak nawet adaptacja pomysłu w przestrzeni architektonicznej, na ile trafia przeszkód, że kiedy się nie pracuje tylko w przestrzeni white cube, czyli białego boksu, tylko w przestrzeni, która pełniła jakieś funkcje, czy ma jakieś funkcje. Ile trudnych momentów taka praca spotyka, dlatego myślę, że praca architekta są możliwości, ale to jest ciągły dialog. Dialog z funkcją przede wszystkim tego budynku, jego charakterem. Trzeba się przysłuchiwać funkcjom przede wszystkim. I myślę, że na przykład muzea sztuki współczesnej są trochę generalnie
Może teraz budowany MSN jest bardziej pokornym projektem i bardziej przysłuchującym się projektem przez Thomasa Pfeiffera realizowany. Liczę na to, że będzie zrealizowany i będziemy mogli doświadczyć tych przestrzeni. I to, co różni ten projekt od innych projektów, takich bardziej, nie będę wymieniał architektów, nie, mam na myśli architekturę niekoniecznie polską. W Polsce za dużo muzeów się nie buduje, ale pewna pokora i przysłuchanie się, czyli takie ograniczenie tych zapędów rzeźbiarskich architekta. To uważam, że jest czasami aż śmieszne w przestrzeniach muzealnych, gdzie nagle nie wiadomo, po co to jest wybudowane, kiedy po co tam wkładać te zabawki, jakim jest sztuka, kiedy ta piaskownica jakby już ma kształt skończony i już niczego więcej nie potrzebuje. Mamy jeszcze kolejne pytanie od naszych widzów. Pytanie, czy cmentarze żydowskie z okolic Otwocka należały do tych, które silnie oddziaływały na pana wrażliwość? No, na moją wrażliwość generalnie cmentarze oddziaływały, a w kontekście Otwocka, kiedy już miałem trochę większą świadomość odbioru rzeczywistości, to zadziałał ten kontrast pomiędzy uszanowaniem cmentarza katolickiego i tą troską o ten cmentarz i to całkowicie takie wypchnięcie na margines i takie no, całkowicie sponiewieranie cmentarzy żydowskich, które w okolicach Otwocka dwa się takie znajdowały i myślę, że ten kontrast właśnie w traktowaniu tych dwóch miejsc, zupełnie inny, budował jakby moją wrażliwość i postrzeganie świata. Kolejne też pytanie w wątku historycznym, a mianowicie nad jakim historycznym tematem chciałby pan pracować w przyszłości? W przyszłości pracować. No, pracuję obecnie nad tematem malowideł ściennych, prehistorycznych w Hiszpanii. One w jakiś sposób tam próbują się zetknąć z kulturą świderską, czyli okresem neolitu, a nie Świdermajeru, jak często ten termin może spotkać się z interpretacją taką, że to chodzi o Świdermajer, tu nie chodzi o Świdermajer, tu chodzi o działalność plemion myśliwskich nad rzeką Świder, pójść rzeki Świder do Wisły, gdzie w latach 30. XX wieku znaleziono ślady działalności, znaleziono olbrzymie ilości krzemieni, którymi handlowano i które były wymieniane, które używano do grot, strzał, do cięcia skór, do skrobania skór. I ten krąg taki prehistoryczny coraz bardziej zaczyna mnie wciągać. Miejsce, w którym się znajduję, też w jakiś sposób jest pełne takich tajemniczych historii dotyczących prehistorii i aktywności człowieka. Może dlatego też zacząłem od tego ognia, to nasze spotkanie dzisiejsze, sięgając do początków takiej kreatywności i człowieka. Myślę, że te moje kręgi artystyczne tak z czasem się powiększały i również w czasie się powiększały, tak jak w pierwszym okresie twórczości bardziej zajmowałem się domem rodzinnym, dzieciństwem, gdyż wtedy, no to też był ważny fakt, o którym zapomniałem wspomnieć, że kiedy w 1993 roku pracownia, mój dom rodzinny,
którym mieszkałem, spędziłem dzieciństwo, stał się moją pracownią. To był bardzo ważny moment historyczny, kiedy ta architektura mieszkania, domu, pokoje, które miały funkcję sypialni, kuchni, jadalni, nagle stawały się przestrzeniami, gdzie mogłem tworzyć, gdzie mogłem pracować. To też był bardzo ważny taki, bardzo ważny przełom w mojej twórczości, gdzie ta praca w domu, gdzie się wychowałem, no, nabierała, podejmowała dialog z tym miejscem, w którym pracowałem. To było bardzo ważne przełożenie miejsca pracy na charakter twórczości. To był taki jeden z pierwszych kręgów, jeżeli mówimy o takich kręgach, jak powstałych przy wrzuceniu kamienia do wody, to gdzieś tam zostałem wrzucony, może w tym dyplomie zostałem wrzucony w 1985 roku i te kręgi się rozchodzą po tej wodzie. Tym pierwszym kręgiem to był taki kręg dzieciństwa, krąg dzieciństwa. Później myślę, że moje zainteresowania poważnie przecież poszły w taki krąg historyczny, również z uwzględnieniem obecności Żydów w Otwocku. No i te kręgi się tak poszerzają teraz, ten krąg. Myślę, tak zaczyna zahaczać właśnie o te ślady cywilizacji świderskiej, reprezentowane przez tą kulturę świderską. Także myślę, że coraz dalej w czasie moje badania są prowadzone. Że tak by obecność kreatywną rozumiem nie tylko poprzez fakt tworzenia artefaktów poziomych czy pianowych, takich czy innych, ale również przez taką dogłębną analizę tematu, który się podejmuje. Pewien rodzaj badania czy studiowania. Myślę, że trzeba uczyć się całe życie i to jest bardzo ważny element, edukowanie się. Nie tylko sprawność rąk, ale również świadomość artystyczna i historyczna, społeczna i polityczna. Także to jest, wszystko jest ważne. Dzieło sztuki to jest tylko czubek góry lodowej. Trzeba tą górę lodową poważnie zbudować, żeby móc pokazywać sam jej szczyt. Mam jeszcze jedno pytanie od naszych widzów, a mianowicie w jaki sposób można by pozwolić mieszkańcom, turystom na przywiązanie się do instalacji rzeźby upamiętniającej? Jak najlepiej według Pana nawiązać taką dyskusję na tematy historyczne? Jak najlepiej? No to są różne etapy, procesy jakby pojawiania się dzieła. Wiadomo, że dobrze dzieło a przede wszystkim to ważna jest obecność dzieła w kontekście z najbliższym otoczeniem, czyli z najbliższymi mieszkańcami, którzy będą tymi, będą w zasięgu codziennym tej pracy. Dlatego to bardziej dotyczy tego, tej relacji, a nie tylko relacji turystycznej. Ta relacja miejscowa jest dużo ważniejsza, którą trzeba wypracowywać nie jakimiś wypasionymi wizualizacjami, tylko jakimś negocjowaniem i zaznajamianiem najbliższych sąsiadów tej pracy artystycznej z dziełem, czyli edukowanie ich, mówiąc prosto. No, jestem przeciwnikiem takich super wizualizacji. Są zespoły architektoniczne, które specjalizują się w takiej stylistyce gry komputerowej, robią wizualizację projektów artystycznych zupełnie niezwiązanych z rzeczywistością miejsca, ale robiących wrażenie swoją siłą przebicia, tak jak wrażeniem robi jakiś fajny pejzaż apokaliptyczny czy inny w grze komputerowej, a później nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są po prostu tak wrzucane bez
bez negocjacji takiej prawdziwej z miejscem, tylko po prostu przez negocjację konkursową i taką bardziej 3D komputerową. I to wydaje mi się, że jest trochę ostatnio taka bardzo popularna dyscyplina, trochę, która nam oszpeci niejedno miasto w Polsce. Ale no nie ma złotego środka na przybliżanie dzieł sztuki innego niż tylko jakaś rozmowa, przyciąganie dzieci, rozmawianie z nimi, robienie warsztatów. Przede wszystkim no, trzeba edukować młodzież, żeby wiedzieli, że jak chcą wypić to piwo tam w tym miejscu, to żeby jednak znali historię może tego miejsca, żeby pomyśleli trochę inaczej, podnosząc głowę do góry, wychylając haust piwa czy czegoś innego, czy paląc papierosa na przykład. Ale turystyka, odbiorcy tacy przyjezdni, to jest jeszcze inna dyscyplina, to ciężko to ogarniać, prawda? Na pewno to, co sprzyja odbiorowi dzieła w przypadku takiego przyjazdu turystycznego, to jest samotność. Myślę, że indywidualność odbioru. Zupełnie inaczej odbieramy dzieła sztuki, zupełnie inaczej do nich podchodzimy, oglądamy wystawy, kiedy jesteśmy sami, wtedy ta relacja z dziełem jest bardziej osobista, wtedy pojawia się taki dialog face to face niemalże i to jest bardzo wartościowe i kreatywne. Oczywiście odbiór z ukochaną osobą, tu mówię to do mojej partnerki Katarzyny, że jest też wyjątkowy i na pewno kreatywny, Kasiu, także, ale generalnie dobrze jakby wyrwać się z grupy, żeby doświadczyć dzieła. Nawet jak to będzie jedna, dwie osoby, może trzy, ale ta indywidualność odbioru jest ważna. Mnie zawsze męczyły wycieczki, zawsze uciekałem z wycieczek, nawet czy to była wycieczka do muzeum, czy do innej instytucji, to po prostu czułem się od razu zmęczony i mam to do tej pory gdzieś, jeżeli gdzieś jest jakaś okazja zwiedzenia jakiegoś miejsca w grupie większej niż dwie, trzy osoby z przewodnikiem, to nagle odczuwam po 5 minutach uczestnictwa totalne zmęczenie i taką czuję się jak nasycona gąbka, która już więcej nie przyjmuje. Dlatego myślę, że tak jak w pracy Auschwitz-Wieliczka, też ta praca pokazuje absurd, że można jednego dnia, że tak powiem brzydko, zaliczyć i obóz śmierci, i piękne groty solne w kopalni soli w Wieliczce. I to można, to jest pakiet jednodniowy, czyli nie zakładający zupełnie różnych emocji związanych z tymi miejscami. Także bardzo krzywdzący. Dlatego tam jest zawarty też ten krytycyzm, krytyczność tej pracy. No tak. Czyli koniec końców edukacja i dialog, dyskusja są tymi czynnościami, aktywnościami, które powinniśmy kultywować? No zdecydowanie. Musimy przybliżać dokonania architektury, dzieła sztuki dzieciom, młodzieży i odbiorcom, którzy chcą spróbować, cóż, chcą spróbować zadać pytanie i nie możemy się odwracać plecami, mówić, że to jest, tam nie ma na to odpowiedzi, bo jest odpowiedź, ale ta odpowiedź przede wszystkim musi być wygenerowana przez każdego odbiorcę indywidualnie. Każdy z nas zawiera swój poziom intelektualny, jak się reprezentuje i my możemy tylko im ułatwić odpowiedzieć, zbudować odpowiedź na to pytanie. Dlatego myślę, że odbiór dzieła sztuki, architektury
jest przede wszystkim budowane na doświadczeniu horyzontalnym. To doświadczenie horyzontalne zakłada również rozmowę. Nie rozmowę z wszechobecnym Bogiem, tylko rozmowę z sąsiadem, z sąsiadami. To w imieniu wszystkich naszych widzów oraz własnych chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą edukację i możliwość podróży w Pana sposób postrzegania i sztuki, i architektury. Naszym gościem był dzisiaj Mirosław Bałka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich Państwa na najbliższy wtorek, na kolejne spotkanie. Naszym gościem będzie Jerzy Łądka, a za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję również naszemu gościowi Mirosław Bałka. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było Państwa poznać, nie widząc Was, ale mam nadzieję, że spotkanie w jakiś sposób do innego spojrzenia na przestrzeń, w której się poruszacie, Was skłonić może. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.